3, 2, 1 i dawaj, go! BOOM! Stary, jaki to był plus! Hej siemaneczko, z tej strony Abra i dzisiaj ten, kto odpowie źle na pytanie, wpada do basenu pełnego gluta. Gościu, weź! Okej, okay. Ten basen stoi tutaj z miesiąc, jest tutaj glut i jak dla mnie to on zakwitł, stary. To nie tylko jest zielone przez gluta, tylko jak dla mnie ta woda jest po prostu absurdalnie brudna. Dlatego dzisiaj będziemy sobie odpowiadać na pytania i po prostu ten, kto źle odpowie albo w ogóle nie odpowie, musi tutaj wskoczyć. Jest dzisiaj ze mną Maciek oraz Sebastian. Siemaneczko, yo! I to właśnie z nimi, słuchajcie, będziemy sobie zadawać i odpowiadać na pytanka. Każdy z nas będzie odpowiadał na 5 pytań. Wrzuć go! Stary, wrzuć go! No weź go, wrzuć! Dobry początek, koczyka, dawaj, wrzuć go! Dobra, nie, poczekaj. On i tak wpadnie, bo nie będzie znał odpowiedzi na żadne pytanie. Goście, nie ma takiej opcji. Mamy ze sobą miseczkę, a w niej 15 karteczek i właśnie na nich są napisane pytania związane z YouTube'em. Zarówno polskim, jak i zagranicznym, ale ogólnie to są YouTube'owe pytania. Jest to pomysł z kanału Freeza, więc z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiamy. Sami chcielibyśmy po prostu coś takiego zrobić, bo naprawdę pomysł jest genialny. Żeby nie było, link zostawiam w opisie. Każdy z nas, zarówno ja, Maciek, jak i Sebastian, będziemy mieli aż 5 szans, żeby wpaść bądź nie wpaść do tego basenu. Powiem wam, że tak, tutaj jest slime od jakiegoś miesiąca i on naprawdę, ten basen chyba cały zakwitł. On jest... Co ty robisz? Gościu, co ty robisz? Głupki! Bum! To było mokre, stary! Dobra, w każdym razie, słuchajcie, tak jak mówię, basen jest naprawdę bardzo brudny, znajduje się w nim slime, O, stary, nie, ja tutaj nie wpadam, w ogóle nie ma takiej opcji. Naprawdę, ja bym nie chciał. Ja będę odpowiadał na pierwsze pytanie, więc zaczynajmy. Będę teraz losował karteczkę z numerem pytania. No dawaj, dawaj, jakoś wezmę sobie. No niech losuje, zaraz go wrzucimy do basenu. Dobra, jest to pytanie numer 2, zaraz mi chłopaki to przeczytają i jeśli nie odpowiem, to będzie lipa, dlatego lecimy z tematem, ale zanim to, jeśli jesteś nowy na tym kanale, już teraz dołącz do nas i klikaj czerwony guzik subskrybuj, zaznacz także dzwoneczek, żeby cię nic nie ominęło, bo szalone filmy są tutaj 3 razy w tygodniu. 30 tysięcy łapek zagwarantuje kolejny challenge z basenem, dlatego łapka, subskrypcja i teraz ziomeczki, lecimy? Jakie to jest drugie pytanie? Całą listę 15 pytań mamy zapisane na telefonie, dlatego sobie wziął mój telefon i czyta sobie pytanko! Dobra, stary, uwaga! Jakie filmy robił Wojan, zanim stał się dużym kanałem? Kto to wymyślał? Ale nie wiem, kto to wymyślał, no nie ja. Tą serię z takich jedzeń żelkowych, miał te pramki piosenką i coś jeszcze? Jeszcze jedna rzecz. No stary, to nie jest dobra odpowiedź. Te takie parodie też z perspektywy psa, nauczyciela, gracza i tak dalej. To zgadza się. No to się zgadza, ja to kojarzę. Ja teraz do basenu. Wrzuć go, tak, tak! Zaraz was uchlapię i się skończę. Bum! Okej, widzisz, basen się odegrał. Dobra, lecimy z kolejnymi pytaniami. Pierwsze pytanko Maciocha, musisz teraz sobie wylosować karteczkę i zobaczymy, co dobra, z tego wyjdzie. Dobra, co to jest? Pokaż nam, numer co to jest. Numer jeden, jakoś tak, nie wiem, idzie po kolei, ale no spoko, właśnie, dobrze, no to musimy tylko sprawdzić pierwsze pytanie. Przeczytaj mu, zobaczymy, czy będzie wpadał do basenu, czy też nie. Jaki jest najpopularniejszy film na kanale Abra? O kurczę, to nie jest takie proste pytanie. Ej, ale niech jeszcze musi podać wyświetlenia. Niech musi podać wyświetlenia. Możesz się pomylić o 100 tysięcy. Najpopularniejszy nasz film. Słuchajcie, to nie jest takie proste pytanie, ponieważ przez bardzo długi okres film z materacem, prankiem materacem był, ale potem przegonił go jakiś mystery box. Tak? Dobra, dobra, szybka odpowiedź. Ile wyświetleń i jaki film? Dobra, moja odpowiedź to jest jednak materac. Czy to jest dobre? Tak, to jest dobra akurat odpowiedź. To jest moje pytanie, ja je pisałem. No. Słuchajcie, nie mam pojęcia, ile ma wyświetleń. Wydaje mi się, że nie 2 miliony, więc daję 1,9. 1,8, czyli dobrze, bo się mogłem pomylić o 100 tysięcy. No dobra, niech będzie, no uratowany. Ale, wow, ale słuchajcie, gdyby nie ten zapas, który dał mi Sebek, to bym już leciał w basenie. Teraz przyszła pora na to, aby Sebastian wybrał sobie pierwszą karteczkę i odpowiedział na pierwsze pytanie. Pokaż, co tutaj wylosowałeś. 4. Ej, jakoś tak powoli idzie, ale spoko. Mamy już, słuchajcie, 3 pytania za sobą. Powiedz nam tylko, co to jest właśnie za pytanie. Dobra. I czy on wpadnie do basenu? Jak dla mnie, tak. Czwarte pytanie brzmi, kto zrobił rekord wyświetleń w Polsce w jednym miesiącu kiedykolwiek? Chyba ty nie śledzisz aż tak YouTube'a, żeby zgadnąć, ale w każdym razie, w miesiąc rekord wyświetleń w Polsce, mówimy o YouTuberach, a nie o jakichś kanałach muzycznych, tak, i telewizyjnych. Chodzi o po prostu twórcę, a nie kanał muzyczny z piosenkami. Mogę tylko podpowiedzieć, że to duży kanał. Dobra, duży kanał, tak? Tak. Czyli, ale to jest taki bardzo duży, czy taki średnio duży? Dobra, odpowiedź, odpowiedź. Nie masz odpowiedzieć, nie my. Jaki kanał? Blow. Dlaczego? No, nie. Nie, dobra, wrzucamy go do basenu! Wrzucamy się! Wrzucaj go, wrzucaj! No, ej, musisz się zgodzić, stary! Dobra, wpadaj! O, stary!
Nie dotykaj. Odpowiedź była przez długi czas Vito Minecraft, ale ostatnio chyba Freeze zrobił rekord, tak, ponad 80 milionów. Tak, ale on i tak nie był blisko, no bo blow. Karol, czemu to zrobiłeś? O kurde, ej, to było dobre. Dobra, myślałem, że ten glut będzie mega nieprzyjemny, ale w sumie to jest ciepło, więc on jest brzydliwy i on śmierdzi. Chcesz jeszcze raz wskoczyć? Nie, lepiej wskoczyć. Nie, no dobra, słuchajcie, ja teraz przejmuję kamerę, wylosuję sobie kolejną karteczkę, zobaczymy, czy odpowiem na pytanie. Może tak, może nie. Powiem wam, że nie chciałbym skończyć jak Sebastian, ale on mówi, że nie jest tak źle, więc zobaczymy. W każdym razie, dobra, dawaj mi tutaj, wylosujemy sobie coś randomowego. O, może być na przykład to. Mamy, słuchajcie, numer 14. Jest to pytanie 14, czyli przedostatnie. Powiedz nam, dobra, masz sobie tą karteczkę. Nie, tę karteczkę zostaw, czytaj pytanie, gościu. Okej, okay, jaka jest najpopularniejsza polska piosenka na YouTubie? I ile ma wyświetleń? No okej, okay, też musisz podać wyświetlenia, możesz się pomylić o ile. Tutaj możesz się pomylić o milion. Co? Aż o milion? Ta piosenka ma pewnie 200-300 milionów. Słuchaj, no masz... Ja nie mogę. Stary, dobra, piosenka. Jak dla mnie, Miłość w Zakopanem to jest chyba najpopularniejsza. Ona ma ponad 200, to na pewno, bo sprawdzam ostatnio, chyba 205 czy coś takiego, ale były jeszcze disco Kaczuszki. Wiecie, to są... Tak, Kaczuszki też miały Kaczuszki. Bardzo dużo, bardzo, bardzo jak dużo. Jak dla mnie Kaczuszki i to jest odpowiedź 200... Nie... 295 milionów. To jest moja odpowiedź i to są disco Kaczuszki. Stary, jaka jest odpowiedź, bo ty wiesz? Odpowiedź jest błędna. No nie, czyli już wlatujesz! Słuchajcie, to, że ucieka, to go nie ochroni przed tym glutem. Nie ma takiej opcji, zaraz go ogarniemy. Odpowiedź to Gumi Miś. To jest taka piosenka Bańka. Jak to jest Gumi Miś? Ej, faktycznie, Gumi to miało i ma 357 milionów. Wow. Dobra, ale mogę chociaż samemu wskoczyć, samowolnie? Możesz! Nie. Dobra, ja nie wiem, co to jest Gumi Miś, ale on załatwił abrze kąpiel w glucie, także... A ja mogę samemu wskoczyć? Sebek, rób swoją powinność. Wow, nie, no bez przez... Sady! Stary, jak go przyciłeś, co to było? Ej, ale szczerze, jest mega ciepły przynajmniej. Ale stary, jesteś cały mokry. Ale on nie ma głowy mokrej nawet. No to akurat to się, prawda. To, tak mnie wrzuciłeś, tak mnie wrzuciłeś. Poprawię. Stary, proszę, nie wrzucaj mnie tak, okej? Okay? Ej, ale muszę przyznać, słuchajcie, jest turbo ci. Ale wskakujesz teraz, elo! Aha! Stary, to ty też wskakuj, dawaj, dawaj! Ej, słuchajcie, to miała być kara za złą odpowiedź, a tu się okazuje, że to jest nagroda. Coś tu poszło nie tak. Ej, jest super cool w sumie. Chociaż nie, no dobra, ten... Ej. Dobra, jest to ej, naprawdę, on jest przyświrowany dzisiaj. Stary, ty się nie kleisz. Kleje się, ciuchy do mnie kleją. Obrzydliwe to, i on scapi. Dobra, lecimy z kolejnymi pytankami. Teraz kolejne pytanko przed Maćkiem. Będzie losowanko, więc sobie wylosuj jakiś jeden numer. Ile już jest za nami odpowiedzi? Chyba cztery, tak? Chyba cztery. Ja mam tu dwie karteczki, wybieram jedną oczywiście. Dobra, wybieraj jedną, zobaczymy, co to będzie. Jestem bardzo ciekaw, ty 11. Bierz telefon. 11, okej, okay, to możesz już rzucić na podłogę. To pytanie teraz będzie tylko dla ciebie. Przeczytaj nam, co to jest za pytanie. Dobra. A tutaj, ja przeczytam. Ja na pewno odpowiem na nie dobrze, bo ja tam nie zobaczymy. Okej, to jest akurat ciekawe pytanie. Z kim walczył Isamu na Fame MMA? Jeśli się nie mylę, to chyba była czwórka, tak? Ostatnie to było chyba na ostatniej gali. Nie, galę wcześniej na pewno. Okej, ale on był tylko raz na Fame MMA. Bo tak mi się, że jego walkę, słuchajcie. Isamu z kim walczył? I wygrał. O, wygrał. Tak, to pamiętam. Pamiętam dokładnie tę walkę, więc muszę was zmartwić, ale znam odpowiedź. Nie. Tak. Nie. Ja wiem, że to był DJ Palasai. Nie. No kurde. Oglądaliśmy razem tę walkę, no to. Dobra, teraz odpowie Sebastian, zobaczymy, czy wpadnie. Drugie pytanie do Sebastiana, drugie z pięciu, więc wylosuj sobie kolejną karteczkę, zobaczymy. Wszystkie, dawaj, tak jak mówię, pytania tyczą się YouTube'a. O, może być to, niby Fame MMA, ale też YouTube'owe, powiedzmy, że z YouTuberami, tak? Co ty tam masz? Jaki numer? 8. Numer 8, dobra, zobaczmy, co to jest. Jestem ciekaw, czy Sebastian dzisiaj wpadnie 5 razy na 5 szans, ale przeczytaj mu pytanie. Zobaczymy, numer 8. Pytanie numer 8 wydaje mi się, że nie jest jakieś bardzo trudne i brzmi następująco. Czym od jakiegoś czasu zajmuje się kamerzysta na dużą skalę? Kamerzysta Cruz Villan. Kamerzysta Cruz Villan, to jest chyba proste, bardzo proste pytanie. Bo on niedawno, można powiedzieć, zmienił profesję. No. Dobra, no to tam za muzykę się wziął. Dobra, nie wiem, kto to wymyślił, ale łatwo. To było pytanie. Łatwe. To nie było chyba twoje pytanie. Nie, no dobra, to było za łatwe. Teraz znowu moja kolej, będzie to trzecia tura. Moje trzecie pytanie, potem trzecie chłopaków. Ja bym nie chciał wpaść kolejny raz. Zaczynamy trzecią turę, jak na razie Abra i Sebek są mokrzy, ja jestem suchutki, także bardzo się cieszę. Numer 3. Pytanie numer 3. Trzecia tura, pytanie numer 3. Idealnie. Pytanie było moje, więc ja mogę znać akurat odpowiedź na nie. Dawaj, ale gościu, czytaj trzecie pytanie. Dawaj. Ile wyświetleń ma kanał Abra? A, no to jest moje pytanie. No to chyba dzisiaj albo jutro równe 100 milionów. Równe 100 milionów?
I o ile mogę się pomylić? No ja coś o 100 tak... milionów. O 100, nie, absolutnie. To moje pytanie. Musi więc... być stary, spoko. Równa liczba, co do jednego wyświetlenia. No to 99 milionów 540 tysięcy. Tak jest. I jeszcze... 41. Dobra, dobra, dawajcie kolejne pytanie, akurat to było łatwe. Może w następnej turze wskoczę. Ten basen naprawdę nie wygląda zachęcająco. Jak sami widzicie, na samym wierzchu, słuchajcie, pływa glut. To nie są brudy, zaczęliście, te są, ale naprawdę tutaj pływa glut. Ja oczywiście się teraz uratowałem. Nie wiem, słuchajcie, jak to będzie z Sebastianem i Maćkiem, bo teraz jest trzecie pytanie Maćka. Okej, okay, jeszcze Sebastian maszyna tutaj losuje. Losująca. Dobrze, zobaczmy, słuchajcie, co z tego wyjdzie. Dawaj jakąś jedną karteczkę, okej. Okay. I co to jest za pytanie? Powiedz tam. To jest albo 9, albo 6. Ktoś nie oznaczył odpowiednio. Mi się wydaje, że to jest 6. Nie, to jest 9. 9? A ja bym wolał 6. Dobra, to jest 9, elo. Dobra, dawaj pytanie, zobaczymy, czy jest łatwe, czy to jest trudne. Okej, okay. Wymień wszystkich. Wszystkich? Wszystkich, okay. Członków ekipy Freeza. O, okej, okay, dobra. Ej, słuchajcie, to jest trochę trudne pytanie. Nie, no, beznadziejnie łatwe, ale gościu. Ale stary, tam mieszka naprawdę sporo osób, no ale dobra, nie, mówimy o ekipie, mówimy tylko o ekipie. Okej, okay, czyli o tej najlepszej paczce takiej, tak, dobra. Tak, tak, chyba tej najbliższej, powiedzmy. Musi tam być na pewno Minimaj, Romba, wujek Łuki. Okej, okay, to się wszystko zgadza póki co. Weronika też jest. No chyba, no to nie, no okay. Tak jak najbardziej jest w ekipie. Oprócz tego na pewno będzie jeszcze Mikser, Poczciwy Krzychu. No, no, i ta jedna dziewczyna jest jeszcze. No dobra, no Marta, to akurat no, możemy tak, podpowiedzieć. O niej myślę, no i to jest wszystko chyba. Ale chyba kogoś zabrakło. A, jest jeszcze Kotek, tak. To jest twoja odpowiedź? No tak, to wszystko. Dobra, no to wpadasz gościa Freeze. Co? A Freeze nie jest w jego ekipie? No ale przecież, no ekipa... No ale ekipa Freeze. Ale nie wymienił Freeza, no nie wymienił. To jest oczywiste. Dobra, stary, wrzucamy go. Nie, no wrzucamy go. Dobra, gościu, wrzucamy go. Nie, zostawcie mnie. Co jest grane? Ziom, co tu się stało? Ej, czemu mnie wrzuciliście tak? No nie zmieniłeś Freeza, źle odpowiedziałeś na pytanie. Tak, LOL! Ej, to było kozackie. Ej, ale chyba ten glut jest naprawdę ciepły. No przyznaj, że jest ciepły. Ej, naprawdę, to jest dużo przyjemniejsze niż się wydawało na początku. Chociaż jest lepki i śmierdzi. Tak, jest naprawdę cały klejący. O stary. W tej kolejce zostało jeszcze pytanie dla Sebastiana, więc ja biorę tutaj miseczkę i musisz coś, gościu, wylosować. Więc pierwsza, proszę bardzo. Cegu, dobra, proszę ej, bardzo. Połóżmy to, czekajcie. Numer 7. Siódemeczka, dobrze. Jakie to będzie pytanie 7? Odpalaj telefon, zobaczymy. Dobra, już mam wszystko, słuchajcie. Pytanie 7 to jest: wymień co najmniej dwa kanały, które zapoczątkowały Minecrafta w Polsce na taką dużą skalę. No przecież to jest tak proste. No pierwszy taki, każdy go oglądał. To są praktycznie dwóch pierwszych youtuberów w Polsce. Ja znaczy, wiesz, tam ich było kilka, nawet była jedna z dziewczyna, więc może akurat ją kojarzysz, ale tak. Wystarczy dwóch wymienić. Minecraft w Polsce, początek. Stary, nie każdy, wiem, ja, na każdy. No pierwszy, największy taki youtuber, no musisz go znać. Legenda. Dobra, on sobie, nie, on się chyba już, słuchajcie, poddał. On się... chyba już podał. On się chyba, słuchajcie, już naprawdę podał. Ej, ale to było dobre. To było naprawdę dobre. Stary, no chociażby JJ Joker, Magdalena Maria Monika, CTSG, Minecraft Polska. Naprawdę? Nie, naprawdę o JJ. Nie, stary, to jeszcze raz. Jeszcze raz, dobra. Pchaj do dołu, gościu. Bo do ciebie pójdę, a tego byś nie chciał, tak? Chodź tu. Weź go wrzuć jeszcze raz za to, że on nie ogarnia. Zaczynamy czwartą turę naszych pytań, także Abra już losuje. Coraz mniej karteczek zostało. Zostało tylko 6 kartek. 15. 15 to stary, odpalaj telefon. Jak się nazywa? A. No. Pierwszy w ogóle film na YouTubie. O stary, ja wiem, co to jest za film, nie wiem, jak się nazywa. Ja wiem o tym zoo. Tak, to jest jakiś tam, że koleś chodzi po zoo, coś takiego. Czekaj, albo to było Meet Me and the Zoo, albo My Meet at the Zoo. Czekaj, czekaj, to musi być dokładna nazwa, tak? My Meet at the Zoo. Taka jest moja... No to co? Oj, oj, chyba no nie. My Meet i on ma to z 50 milionów wyświetleń. No tak, no to jest stary film, ale stary, no jeżeli Sebek mówi, że się inaczej nazywa. Albo Meet Me... Me! Mi at the zoo, a ty coś tam dobra, ale wymyśliłeś. Nie, to chociaż sam skoczyć? Możesz, możesz, ale... Nie, nie. Tak, Sebek, dobrze, tak, dobrze, nice! Tak, dobrze, nice! I go wrzuciłeś! Elegancko! Nie podoba mi się to! Dobra, gościu, zaraz jak gdzieś nie... Wow, 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 wow! Dostaw jeszcze raz za swoje! Elo, siena, gościu! Ale to spędzi, stary! Jak tam twój glut? Patrz, widać go tutaj. No, on się tutaj osadza na ubraniach. Fe! Dobrze, słuchajcie, ja wpadłem dwa razy na cztery pytania. No, Meet Me at the Zoo, no nieważne co. Ej, bo on nie ma mokrej głowy. Nie, właśnie, to mi się nie podoba.
Teraz będą się ganiać. Całe szczęście, że mnie nie zaczepiają. To akurat mi się podoba. Dobra, wylosuj kolejną karteczkę. To będzie twoja czwarta karteczka, więc dawaj. No, już niech on sobie wylosuje. Teraz lecimy. Teraz on wpada. On wpadł dopiero tylko raz przez to, że właśnie zapomniał o frizie. Mamy piąteczkę. Mam 5, dobra, zobaczymy. Jak dla mnie on ewidentnie teraz wpadnie, nie stary. Nie ma szans. Ja znam wszystkie pytania na wylot. O YouTube wszystkim. Oj. Ile jest milionowych kanałów w Polsce? O, nie. Tak, ej, szczerze? Ja bym chyba... A ile można się pomylić? Bo ja dokładnie bym nie powiedział. O 5 się możesz pomylić. O 5 aż? O 5. A to jest bardzo duży margines, będą spoko. Wiem, jestem pewien, że jest ponad 70. To pierwszy akurat kanał, wiem. Maciuch Minecraft. Drugi Abra Minecraft. Dobrze, to... jest ponad 70, to się zgadza, ale tylko ile dokładnie? Nie wiem dokładnie ile, nie wiem czy nie 80, ale jeżeli mogę się pomylić o 5, to mówię 78. 80 chyba 6. 6. Chyba nie, 86. Nie, dobrze, wskakuj. Nie, musimy cię wepchnąć. Nie wskakujesz? Wpychamy cię. 86, tak? Tak. To może zaraz Abra będzie. Jak dacie suba. Nie? Są gotowi? Ej no! O nie! Ej no i gorzej, jeszcze go kopnął. Stary, może zaraz stół weźmiemy i ze stołu będziesz skakał. Ej, to była przesada. Ej. Ja mi się to nie podoba. Ten dobry pomysł ze stołem. Ale on może skakać ze stołu, nie ja. To trzeba mu dobrać takie pytanie, żeby nie zgadł. Ja wszystko wiem, wszystko. Dobrze, zobaczymy, czy ty, czy ja, czy ktokolwiek, ale to było nawet niezłe. Naprawdę, myślałem, że trochę więcej wiemy o tym YouTubie, ale... Ale nieważne, jest spoko, naprawdę jest spoko. Dobra, losuję sobie pytanko tutaj, proszę. No, dużo ci nie numer... zostało. Numer... Kilka karteczek. 10. Numer 10, czyli ja miałem piątkę, ty masz dziesiątkę. Superowo, stary, odpalaj dziesiąte pytanie. O, okej. Okay. Jak nazywa się dom ekipy Steel? Okej, on może tego nie wiedzieć, bo to jest bardzo świeża ekipę, sprawa. Taki mega drogi dom, taka chata, wiesz. Coś podobnego jak ekipa Freeza mniej więcej i oni mają nazwę. Chata ekipy! Nie, to jest bardzo, bardzo łatwa nazwa, no chyba krótszej nazwy. Bardzo łatwa nazwa, tylko że to jest świeża sprawa, a Sebek aż tak nie śledzi. Ej, ale ile słów? Jedno? Jedno, tak. Znaczy w zasadzie to dwa. Tak, bo jest... Ale powiedzmy, że dom coś. Tak. Dom ekipy. No nie, stary. Dom X. To samo nawet nie jest X. Słowo, to jest X po Dobra, prostu się nazywa. Wepchnąć cię, czy skaczesz ze stołu? Ej, genialnie się złożyło, bo ja nie muszę skakać ze stołu. Stary, musisz skakać tam. Dobra, bierzemy stół, dawaj. Dobra, gościu, jeśli jesteś gotowy, to skaczesz za 3, 2, 1 i dawaj, go! BOOM! Stary, jaki to był plus! Ej, tapało, no ja myślę... Oj, stary, ja tutaj mam kamerę, proszę mnie nie chlapać, ale go możesz, teraz możesz. I jak Adam Małysz z telemarki. Przed nami ostatnia tura, każdy z nas będzie miał po jednym pytaniu i jeśli nie odpowie, bądź po prostu odpowie źle, musi wskoczyć do tego basenu. Niby jest aktualnie jakieś 30 stopni na dworze, ale powiem wam szczerze, że kurczę, no jakby ten glut nie zachęca. On naprawdę totalnie nie zachęca. Okej, zobaczmy co z tego wyjdzie. Moje ostatnie pytanie, mam nadzieję, że wskakiwać do tego basenu nie będę musiał. Abra, losuję ostatnią karteczkę na dzisiaj! To jest kartka 12. Okej, 12. To może być twój szczęśliwy numer albo nieszczęśliwy. Pytanie 12 na pewno nie jest ode mnie. Ode mnie było pierwszych 5. Zobaczymy. Wymień 3 największych polskich youtuberów. A nie, no to jest proste. Ej, to jest proste. Dobra, na pewno Blow. Blow ma chyba 4 120 000. Potem będzie, dobra, Stew i Rezi. Ale ostatnimi czasy Rezi miał dobre przyrosty po tych Google Mapsach. Więc dobrze, według mnie Blow, Stew i Rezi i wszyscy mają powyżej 4 milionów. Ale nie musisz podać chyba kolejności, tak, tam nie było. Po prostu 3. No chyba wydaje mi się, że tak. Blow... Nie. Niby czemu? Nie no, żartuję. Dobrze, stary, ale to było proste pytanie, sam mógłbym na to odpowiedzieć. Okej, nie wskakuję wobec tego, teraz kolej Maćka. Fajnie, że zgadłem. Słuchajcie, zostały tylko dwie karteczki do wyboru i ja wybieram tę moją lewą. Czyli Okej, zostaje jedna dla Sebastiana. Słuchajcie, 13. Pechowa albo pechowa. Została jeszcze 6. Pytanie 6 będzie miał Sebastian wobec tego. Jak ma na imię Blow? I nazwisko też, tak. Okej, imię i nazwisko. No, imię na pewno ma Karol, to jestem 100% pewny. Specjalnie to wziąłem, bo jest skomplikowane nazwisko. No właśnie, nazwisko z tego co kojarzę jest dosyć takie nietypowe, trochę dziwne, ale wydaje mi się... Kurczę, mogę to źle wymówić, ale dobra, lecimy. Karol Gąsła. No nie! Tak? Ej, on miał... No... Tak, jest dobrze, bo słuchajcie, nigdy jakoś nie byłem pewien, czy ma takie tak, nazwisko, ale coś z tym. Kurczę, ciężko to się wymawia, myślałem, że się złapie albo... Ty byś pewnie nie wiedział. Nie. No i on nie wskakuje. Dobrze, słuchajcie, ostatnie pytanie przed nami, pytanie 6. Ja już wiem co to za pytanie, bo przed chwilą sprawdzałem. Wydaje mi się, że
Sebek nie ma prawa tego wiedzieć. Ja też bym w sumie nie wiedział. Słuchajcie, ja już znam pytanie szóste, które będzie ostatnim pytaniem Sebka i brzmi ono następująco. Który kanał ma najwięcej wyświetleń w Polsce i ile to jest? Możesz się pomylić. Ale nie kanał, tylko youtuber. Youtuber, tak, kanał youtubera. Tak, 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 bo słuchajcie, tutaj nie liczą się kanały muzyczne czy jakieś telewizyjne. Mówimy tylko o youtuberach. Więc który kanał jako youtuber ma najwięcej wyświetleń i jaki ile to jest kanał? Możesz się pomylić o jakieś 100 milionów. Wkładam, że to będzie... Dobra, to będzie Vito Minecraft. Okej, okay, to się tak zgadza. No to jest chyba w miarę oczywiste, że Vito miałby najwięcej. To jest proste, ale stary, tak, teraz liczba. O ile się mogę pomylić? O 100 milionów. Ile? Już możemy go wpiegać. No, wydaje mi się, on nie ma pojęcia. Nie, dobra, no wiem. Dobra, wydaje mi się, że ma prawie jakieś 2 miliardy, jakieś miliard 8. Dobrze, wrzucamy go. Vito chyba ma miliard 300 czy 350. Dobra, wrzucamy go, słuchajcie. Dobra, chodź, chodź, chodź. No chodź, no musisz skoczyć. Dobra, możesz sam. Możesz sam skoczyć. Ale cię uchlapał jeszcze. LOL. Moi drodzy, wobec to by było na tyle. Jeśli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczkę. Sub czerwony, musi być szary dzwoneczek, bardzo ważne, bo filmy są 3 razy w tygodniu. 30 tysięcy łapek i zrobimy coś jeszcze szalnego. Wpadajcie na Instagramy, masz je teraz na ekranie. Trzymajcie się, dobrego dzieneczka. Eleczko i puuu.